Witajcie moi drodzy, sorry za lekki przestój na kanale, ale niestety nie wszystko w życiu układa się tak, jakbyśmy tego chcieli. Nie będę zagłębiać się w szczegóły, tylko od razu przechodzę do dzisiejszego materiału, którego bohaterem są kamyczki od Mi Audio, czyli słuchawki bezprzewodowe Mi Audio Pebbles. Wiecie, jaki jest problem dobrych słuchawek bezprzewodowych? Ano taki, że są one zwyczajnie za drogie. Słuchawki ze średniej półki, takie, które zadowolą mniej więcej 80% społeczeństwa, no to jest wydatek rzędu 300, 400, może nawet 500 zł. Słuchawki z wyższej półki, no to już wydatek dwukrotnie większy, gdzieś mniej więcej 800 do 1000 zł. A co w przypadku tanich słuchawek, takich, że tak powiem, dla ludu? Poza Xiaomi i jakimiś innymi egzotycznymi markami, to ciężko coś sensownego znaleźć. Często słyszę, że ktoś szuka słuchawek, żeby były dobre i tanie. Zawsze się śmieję, że w takim razie powinien kupić dwie pary. Jedne dobre, a drugie tanie. Poza jakimiś Xiaomi, to nie było zbyt wielkiego wyboru. Aż do teraz. Pebbles, czyli kamyczki, to naprawdę słuchawki tanie i dobre. Podczas pierwszych testów, jak nie znałem jeszcze ich ceny, to nie zrobiły na mnie większego wrażenia. Ale jak poznałem cenę 169 zł, to stwierdzam, że są genialne. Na początku myślałem, że będą kosztować jakieś 300 zł. To w tej cenie można znaleźć zdecydowanie lepiej grające pchełki. Ale 169 zł to jest rewelka. Ale od razu mówię, że nie są to słuchawki dla wszystkich. Charakterystyka dźwięku jest taka, że nie każdemu mogą one pasować. Ale o tym za chwilę. Najpierw sprawdźmy, co znajduje się w zestawie. Z racji budowy samych słuchawek nie znajdziemy tu silikonowych gumek, bo taka konstrukcja tego po prostu nie wymaga. Jest za to kabelek, papierologia i etui. Etui naprawdę jest małe. Małe, wąskie, zgrabne, zaoblone na krawędziach. Do tego matowe wykończenie powoduje, że nie zbiera żadnych odcisków po palcach. Po otwarciu pokrywy widać wskaźniki naładowania słuchawek oraz etui. Ten podłużny LED-owy pasek odpowiada za etui, a te dwa małe światełka za słuchawki. Etui zamyka się magnetycznie. Nie ma szans, żeby samo się otworzyło. To samo dotyczy słuchawek. Na magnes same wręcz wpadają do otworów w etui. Nie zdarzyło mi się, żeby trzeba było je poprawiać, dociskać czy coś w tym stylu. Same wpadają i od razu się ładują. Samo spasowanie etui, zawias, jakość użytych materiałów, wszystko jest jak należy. Oczywiście nie jest to mistrzostwo świata, ale solidne 8 na 10. Widziałem już kilka droższych słuchawek, które były o wiele gorzej wykonane. Same słuchawki faktycznie mogą przypominać kamyczki. Są małe, ważą 4 gramy i w całości wykonane są z tworzywa sztucznego. Mimo braku silikonowych gumek, dzięki swojemu kształtowi bardzo stabilnie leżą w uszach. Nie wypadają nawet podczas większego ruchu. A jak już się trochę poruszamy, to pot nie jest im straszny, bo mają stopień ochrony IPX4, więc powinny przeżyć nawet lekki deszcz. Początkowo myślałem, że ten typ konstrukcji nie będzie komfortowy dla moich uszu, jednak muszę przyznać, że się myliłem. Może nie są to najwygodniejsze słuchawki, z jakimi miałem do czynienia, ale są zaskakująco wygodne. To, co jest dla mnie kolejnym zaskoczeniem, to sterowanie słuchawkami. Nie mamy tutaj żadnej aplikacji, więc nie możemy skonfigurować gestów wedle naszych preferencji. Ale to, co jest zaprogramowane na stałe, obejmuje wszystkie gesty, jakie byśmy sobie życzyli. Mi Audio rozpoznaje pojedyncze, podwójne, potrójne, poczwórne, a nawet sześciokrotne dotknięcie. Do tego jest jeszcze naciśnięcie i dłuższe przytrzymanie. Dla przykładu, jeśli chcemy zrobić głośniej, wystarczy raz tapnąć prawą słuchawkę. Jeśli chcemy zrobić ciszej, wystarczy raz tapnąć lewą słuchawkę. Jeśli chcemy przełączyć na następny utwór, wystarczy nacisnąć i przytrzymać przez jakieś tam 2 sekundy prawą słuchawkę. Jeśli chcemy cofnąć się do poprzedniego kawałka, no to samo trzeba zrobić z lewą, czyli nacisnąć, przytrzymać 2 sekundy i gotowe. Mamy też obsługę asystenta, tryb gamingowy i wiele innych gestów, które są ładnie rozpisane w instrukcji obsługi. Kolejnym mocnym punktem jest bateria. Producent podaje, że słuchawki mogą działać do 8 godzin na jednym ładowaniu. A to jest wynik lepszy niż niektóre najdroższe modele konkurencji.
Warto dodać, że ten wynik nigdy nie jest podawany dla największej głośności, bo gdy rozkręcimy na maksa, to w każdych słuchawkach ten czas ulega skróceniu. Dodatkowo etui pozwoli na dwukrotne naładowanie słuchawek, czyli zyskujemy kolejne jakieś 16 godzin. To wszystko razem daje łącznie około 24 godzin działania. Sorry, ale w słuchawkach za niecałe 170 zł bajka. Słuchawki oraz etui naładujemy za pomocą kabelka USB-C, który znajdziemy w zestawie. Ładowanie trwa 2 godziny, jedyny minus, że nie możemy konkretnie ustalić, w ilu procentach mamy naładowane etui. Procent naładowania samych słuchawek widzimy w smartfonie w sekcji Bluetooth. Ale jeśli chodzi o etui, to LED-owy pasek sygnalizuje jedynie naładowanie na 3 sposoby. Gdy świeci się ciągiem przez 5 sekund, to bateria ma powyżej 20%. Jeśli zamruga 3 razy, to poniżej 20%. A gdy w ogóle się nie świeci, no to wiadomo. Słuchawki korzystają z Bluetootha 5.3, co oznacza, że zasięg jest dobry, a połączenie szybkie i stabilne. Dodatkowo mamy tryb Gaming Mode, który minimalizuje opóźnienia między obrazem a dźwiękiem. Dlatego kamyczki nadają się do oglądania filmów czy grania w gry. Słuchawki obsługują podstawowe kodeki, czyli SBC i AAC. Nie znajdziemy tu aptX-a, LDAC-a i innych takich, co jest w sumie normalne w tej cenie. Za jakość dźwięku odpowiadają 10mm przetworniki. No i jak to brzmi? Trzeba przyznać, że jestem mega pozytywnie zaskoczony. Oczywiście nie każdemu charakter dźwięku będzie pasować. Osoby, które lubią dużo głębokiego basu, raczej niech szukają czegoś innego. Może wynika to trochę z ich budowy. Jednak dokanałowe TWS-y z silikonowymi gumkami lepiej sobie radzą z niskimi tonami. Ale tutaj producent skupił się na krystalicznej czystości dźwięku poprzez wyeksponowanie średnich i wysokich tonów. I od razu powiem, że nie brzmią one zbyt ostro. Nie kłują w uszy, ale są mega wyraźne i mega głośne. Dzięki czemu sprawdzą się w muzyce instrumentalnej i wszędzie tam, gdzie jest dużo wokalu, dlatego idealnie będą pasować do wszelkiego rodzaju wywiadów, podcastów czy szkoleń na Teamsie. Jeśli chodzi o odcięcie od otoczenia, to oczywiście budowa słuchawek nie umożliwi nam tego za bardzo i musimy się z tym liczyć, że wszelkie pobliskie dźwięki będą i tak słyszalne. Podsumowując, Mi Audio Pebbles to świetna propozycja dla osób, które szukają przede wszystkim niedrogich słuchawek bezprzewodowych. Do tego, jeśli nie jesteście miłośnikami potężnego basu, a zależy Wam raczej na detalach, wokalach i czystości dźwięku, to te słuchawki będą do tego idealne. W sklepie rms.pl możecie je kupić za 169 zł, link oczywiście umieszczam w opisie pod filmem. Trzeba przyznać, że ta cena jest mega atrakcyjna. Może nie mamy tutaj jakichś niepotrzebnych bajerów, nie mamy aplikacji, nie mamy ANC, nie mamy czujniku wykrywania ciała. No ale niestety za te bajery musielibyśmy dodatkowo zapłacić. Gdyby słuchawki miały takie funkcje, no to automatycznie cena też by była dużo wyższa. A tutaj dostajemy solidne słuchaweczki, gotowe do pracy od razu po wyjęciu z pudełka i bez niepotrzebnych bajerów. No, jak zwał, tak zwał. A co Wy myślicie o tych kamyczkach? Czy lepiej się sprawdzą niż jakieś budżetowe Xiaomi z elektromarketu? Sekcja komentarzy jest dla Was, więc czekam na Wasze odpowiedzi. Z mojej strony będzie to już wszystko. Dzięki za oglądanie do końca. Do następnego razu. Cześć!